W puli tegorocznej edycji jest 1,5 miliona złotych. Wnioski można składać na tzw. projekty twarde, czyli inwestycje, np. budowa placu zabaw, chodnika czy drogi oraz miękkie, np. na akcje promujące zdrowie czy ruch na świeżym powietrzu. W tym roku na miękkie projekty zarezerwowano 100 tysięcy złotych. Wnioski można składać zarówno w formie papierowej w urzędzie, jak i poprzez aplikację na stronie internetowej. Dotychczas do urzędu wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę 3 milionów 400 tysięcy złotych, po zakończeniu na borze pracownicy magistratu sprawdzą i pod względem formalnoprawnym te, które okażą się realne do wykonania poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców, zrealizowane zostaną te projekty, które uzyskają największe poparcie społeczne.